Horoskop numerologiczny. Jedynka. Piękny początek nowego roku. Zapanujesz nad organizacją Twojego życia zawodowego. Chociaż ruchu będzie sporo, uda Ci się ze wszystkimi zobowiązaniami zdążyć na czas. Nowe kontakty pozwolą Ci tworzyć perspektywę współpracy na przyszłość. Doświadczysz w tych dniach życzliwości i serdeczności od ludzi, po których się tego nie spodziewasz. Wraz z nowym rokiem nadejdzie nowe uczucie. Osoba, na znajomość z którą do tej pory patrzyłaś jak na niezobowiązujący flirt, nagle rozpali żar Twojego serca i może się okazać, że to właśnie miłość, na którą czekałaś całe lata. Nie obawiaj się, kochaj ile sił w sercu, bo będzie to miłość nie tylko odwzajemniona, ale uskrzydlająca Cię i wypełniająca wewnętrznym poczuciem szczęścia. Uwaga na drodze! W tym miesiącu jesteście narażone na kolizje i chociaż to nie Wy będziecie je powodowały, to urazy mogą być bardzo dotkliwe. Dwójka. Nowy rok powitasz nieco poirytowana, ale to pozostałość po trudnym i przygnębiającym czasie grudnia. Problemem będą decyzje mężczyzny z Twojego otoczenia zawodowego. Będziesz miała poczucie, że z premedytacją przeszkadza w Twoich działaniach. Jeśli nieco zapanujesz nad emocjami, okaże się, że masz protektora, który pomoże wcielić w czyn wszelkie założone projekty i pod koniec miesiąca powrócisz do realizacji rzeczy, które wcześniej zostały Ci odebrane. Rok rozpocznie się pracowicie, ale co najważniejsze, owocnie. W drugiej połowie miesiąca możliwy wyjazd, ale weź pod uwagę, że powrót może być nieco skomplikowany. Nowy rok przyniesie szansę na nowe uczucie. Ktoś będzie bardzo się starał poruszyć Twoje serce i sprawić, aby zabiło szybciej. Twoja chęć kontrolowania wszystkiego wokół i nieufność mogą doprowadzić do wycofania się z tej znajomości, zanim nabierze pełnego kształtu. Nie byłoby to dobre. Każdy z nas ma potrzebę czuć się kochanym, a Ty w ostatnim czasie bardzo to sobie utrudniałaś. O zdrowie nie musisz się martwić. Pewną uciążliwość mogą stanowić jedynie niegroźne infekcje wirusowe. Trójka. Z początkiem miesiąca, za sprawą młodych osób z Twojej rodziny, w Twoim życiu pojawi się nieco zamieszania. Na szczęście dość szybko wszystko się wyjaśni. Tylko Twoje serce nie będzie odczuwać spokoju. Los postawi na Twojej drodze miłość, o której można tylko marzyć. Będzie to romans, iście w hollywoodzkim stylu. Faktem jest, że Ty nie lubisz, kiedy wszystko układa się harmonijnie, więc pod koniec miesiąca sama możesz doprowadzić do dramatycznego zerwania. Na szczęście Twój ukochany będzie miał więcej rozsądku niż Ty i po chwilowym kryzysie znów padniecie sobie w ramiona. Uciążliwością staną się pieniądze. Poczujesz, że trudno Ci zarządzać tym, co masz, a na domiar złego wyskoczą nieplanowane wydatki związane z samochodem. Jeśli zachowasz spokój, uda Ci się i nad tym zapanować. Jeśli chcesz otrzymać numerologiczny horoskop na swój telefon komórkowy, wyślij SMS o treści numer. Wpisz swoją wibrację daty urodzenia na 72 212.